ty to, jesteś kosmetologiem, jak sama mówisz, i masz kłopoty po przebarwieniach po słońcu. Jak to się stało? Tak, układ barwnikowy tworzą melanocyty, które wytwarzają, jakby syntetyzują barwnik i wydzielają do keratocytów naszego naskórka. I każde jakby zaburzenie z tej strony generuje nam przebarwienia. I akurat mam to szczęście, że to są takie pojedyncze plamy przebarwienia pozapalne. Na pewno biorące tutaj udział w procesie hormonalnym, który zachodzi gdzieś w organizmie kobiety, więc są to takie incydentalne przebarwienia. Ale jako kosmetolożka to... No właśnie, ale powiedzmy może, czy można od... Czyn fototoksyczny będzie powstawał na tych częściach, które rzeczywiście są odsłonięte i narażone bezpośrednio na słońce, które nie mają ochrony. I on pojawi się albo zaraz po ekspozycji na UV, albo kilka godzin po. Zioła wszelkiego rodzaju zioła. Pokrzywa, dziurawiec, rumianek zwykły, ale też na przykład natka pietruszki. Zioła to jest jedno, ale jeszcze niedobory niektórych składników. Często jesteśmy na dietach wegańskich, wegetariańskich, niedobór żelaza. A kalarepa? A kalarepa na szczęście nie. Dobrze, ja chciałem zapytać, jeżeli to się już wydarzy, przydarzy, jak sobie pomóc? Jak złagodzić te objawy? Jak się... Jeśli dojdzie do reakcji fototoksycznej, tak jak pani doktor powiedziała, no warto tutaj zasięgnąć rady lekarza posładuje. Grupy. Jest bardzo duże ryzyko właśnie poparzeń, odbarwień, przebarwień na skórze w efekcie późniejszym. Natomiast radzimy sobie z tym owszem w dobie laseroterapii, cudownych zabiegów w gabinetach tutaj kosmetologicznych czy medycyny estetycznej. Jest bardzo duży zakres zabiegów, który może w znacznym stopniu zniwelować, a nawet usunąć przebarwienia. Natomiast ten stan rzeczy i chronić się, zapobiegając takim sytuacjom. No właśnie, ale czy... Wcześniej ziołowe preparaty. Zioło, tak, ale leków niektórych, na przykład leki psychotropowe, przeciwdepresyjne, tylko wtedy, kiedy jest słońce w lecie. My amplikujemy do 365 dni w roku, oczywiście, bo przebarwienia robi UVA, czyli to, co przenika przez słońce, to, co przenika przez szyby i to, co powoduje główne fotostarzenie. Skóra też musi być odpowiednio nawilżona, bo najbardziej przebarwienia będą powstawały jednak na twarzy, szyi, dekolcie i... No do tego tematu pewnie jesienią, kiedy już... To dobry czas na zabiegi depigmentacyjne, tak. Dobrze, także... Słonecznego dnia życzymy. Mimo wszystko.